Moje nazwisko Danuta Januszkiewicz-Lewandowska, jestem pediatrą, onkologiem dziecięcym, genetykiem. Chciałam opowiedzieć o rodzinie dziecka z chorobą nowotworową. Dzieci chorują na nowotwory. Dzieci chorują na nowotwory w każdym wieku życia, od urodzenia aż do 18 roku życia. Są to inne nowotwory niż u dorosłych, są to zupełnie odmienne nowotwory, rozwijające się bardzo dynamicznie, objawy występują bardzo szybko od rozpoczęcia rozwoju choroby. Ale to, o czym ja będę chciała powiedzieć, to o problemie dotyczącym całej rodziny. Jeśli choruje dziecko, w tym dziecko chore na nowotwór, dziecko chorujące przewlekle, choruje cała rodzina. Choruje cała rodzina, czyli rodzeństwo, choruje rodzina ta bliższa, czyli rodzice, chorują dziadkowie, choruje otoczenie. Nie do końca wiemy, w jaki sposób rozmawiać z rodziną, nie do końca pacjenci czy rodzice tych pacjentów wiedzą, w jaki sposób przekazywać informacje rodzinie, znajomym, gdzie szukać pomocy, gdzie szukać wsparcia. Projekt Dom powstał jakby w odpowiedzi na oczekiwania, które zgłaszają od już dobrych kilkunastu, kilkudziesięciu lat rodzice pacjentów onkologicznych. Oni dostają wspaniałą pomoc ze strony lekarza, personelu medycznego, czyli forma leczenia jest zapewniona, natomiast ci rodzice, czy nawet nasi nastolatkowie nie do końca wiedzą, jak się zachowywać w trakcie leczenia, czy po zakończeniu leczenia. Projekt Dom powstał w odpowiedzi właśnie na wszystkie pytania dotyczące, gdzie szukać wsparcia, czyli czy mogę iść do psychologa, czy powinienem iść do psychologa, jaki zawód powinienem wybrać, czy są jakieś ograniczenia dotyczące wyboru edukacji, zawodu, co ja będę mógł robić w przyszłym swoim życiu, jak zostanę wyleczony z powodu choroby nowotworowej. W momencie zachorowania dziecka na nowotwór rodzice szukają pomocy, szukają wsparcia. A najbliższą dla nich osobą jest bardzo często lekarz. Lekarz, który leczy ich dziecko, lekarz, który prowadzi całą chemioterapię. No, lekarz jest dedykowany do leczenia, cały personel medyczny jest dedykowany ku temu, żeby leczyć pacjentów. Natomiast personel medyczny nie ma ani wykształcenia psychologicznego, ani nie ma wykształcenia pedagogicznego. Także trudno bezpośrednio personelowi medycznemu czy lekarzowi odpowiadać na szereg pytań, z którymi rodzice się zwracają. Gdzie iść, do jakiej szkoły, jakie testy, czy dziecko na przykład może inaczej podchodzić do egzaminu, jaki rodzaj zaświadczeń dziecko powinno przedstawić w szkole na przykład, czy u psychologa, w jaki sposób przyspieszyć na przykład możliwość pójścia do przedszkola. Tych pytań się mnoży bardzo dużo na różnym etapie leczenia. To właśnie osoby, które są specjalistami, czy dedykowane do współpracy z pacjentem pediatrycznym, z rodzicem, ale właśnie tym pacjentem przewlekle chorym onkologicznym są nam bardzo i to bardzo potrzebne. Czyli my potrzebujemy takiego wsparcia ze strony pedagogów, ze strony psychologów, psychologów klinicznych, psychologów, którzy będą pomagali całej rodzinie, pomocy socjalnej, czyli pracowników pomocy socjalnej, które są w każdej miejscowości. Tej pomocy oczekujemy praktycznie na każdym etapie, od rozpoznania choroby nowotworowej po zakończenie i przez długi okres jeszcze czasu po zakończeniu leczenia czy po wyleczeniu. Tej pomocy będą potrzebowali młodzi nastolatkowie, tej pomocy będą potrzebowali ozdrowieńcy tak zwani, czyli którzy będą chcieli na przykład założyć swoją własną rodzinę. Oni też będą chcieli opowiedzieć o tym, że w dzieciństwie przeżyli chorobę nowotworową, z której zostali wyleczeni. Po rozpoznaniu choroby onkologicznej u pacjenta, u dziecka, u nastolatka, lekarz zajmuje się leczeniem, a powstaje jakby szereg takich zagadnień, które należy z pacjentem omówić, z rodzicem omówić. Wiele z tych dzieci pewnie będzie miało zaburzenia funkcjonowania sfery czy fizycznej, czy psychicznej. Tym dzieciom będzie potrzebne wsparcie psychologa. Co więcej, wiele z tych rodzin boryka się w obliczu rozpoznania choroby
choroby nowotworowej z takim problemem, bardzo głębokim problemem, czy moje dziecko będzie żyło, czy ja sobie poradzę w wychowaniu tego dziecka, czy poradzę sobie w wychowaniu pozostałych moich dzieci. Często te pozostałe dzieci, które zostają w domu, one są pod pewnymi względami emocjonalnie zaniedbywane. Także naszą inicjatywą, czy jakby w odpowiedzi na ten cały balast problemów związanych z rozpoznaniem choroby onkologicznej u pacjenta pediatrycznego, jest właśnie projekt Dom, który ma pomóc całej rodzinie, całemu środowisku właśnie na poziomie domu, na poziomie miejsca zamieszkania, w odpowiedziach na te wszystkie pytania, o których tutaj poruszaliśmy. Choroba onkologiczna u dziecka nie jest chorobą częstą. A jeśli porównamy częstość występowania nowotworów u dorosłych i u dzieci, to na szczęście choroby onkologiczne u pacjenta pediatrycznego czy młodych dorosłych występują rzadko. W każdym mieście, w każdej małej miejscowości, jakbyśmy się zastanowili, będzie rodzina, która w swojej historii ma takie doświadczenie, czyli ma doświadczenie dziecka z przebytą chorobą onkologiczną. Ta populacja ozdrowieńców nam rośnie dramatycznie, populacja dzieci i młodzieży wyleczonych z chorób nowotworowych. Także ja bardzo serdecznie zachęcam każde środowisko lokalne do wsparcia rodziny, do wsparcia pacjentów, do wsparcia właśnie tej rodziny, u której rozpoznano, u której wyleczono dziecko chorobę onkologiczną.